Witam Państwa w 8 odcinku programu Mózg on Screen Live, który nadawany jest na żywo dzięki pomocy miasta Bydgoszcz i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, za co tym dwóm instytucjom oczywiście bardzo dziękujemy. Jest ze mną Anna Mituś. Annę Mituś zaprosiłem dzisiaj w co najmniej dwóch rolach. Pierwsza twoja rola to bycie kuratorką wydarzeń sztuk wizualnych, tak można powiedzieć? Tak, tak. Programów wizualnych, wydarzeń Festiwalu Mózg. Zadam pytanie, które może zdawać się infantylne. Na czym polega twoja praca? Rzeczywiście dobrze, że to pytanie zadajesz, bo często spotykam się z zupełnym niezrozumieniem funkcji kuratora poza obszarem sztuk wizualnych. To jest taka funkcja, która pojawiła się stosunkowo niedawno w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych. I polega ona przede wszystkim na opiekowaniu się artystą i opiekowaniu się dyskursem. Taki słynny kurator o międzynarodowej renomie Hans-Ulrich Obrist zdefiniował funkcję kuratora jako pełnienie funkcji pomostu pomiędzy sztuką a odbiorcą. Pomiędzy tym odbiorcą mogą być tymi odbiorcami mogą być bardzo różne osoby. Czasami są to osoby z tego obszaru profesjonalnego, historycy sztuki, uczestnicy pola sztuki, ale również każdy z nas, każdy odbiorca, który zjawia się, który jest w tą przestrzeń wrzucony i który się z tą przestrzenią spotyka. Moim zdaniem jednak o wiele taką lepszą definicją tego, kim jest kuratorka bądź kurator, jest odpowiedź, że jest wszystkim tym, co jest potrzebne artyście. No ja spodziewałem się, że jeśli jest pośrednikiem czy pośredniczką, to raczej między artystą a instytucją, w której artysta występuje. Nie spodziewałem się, że jest potrzebny pośrednik między artystą a odbiorcą. Wydaje się, że ta funkcja pośredniczenia pomiędzy dziełem sztuki, artystką bądź artystą, a uczestnikami sytuacji, w której sztuka funkcjonuje w ramie instytucjonalnej, no ona jest kluczowa. Kurator jest też opowiadaczem historii. On osadza dzieło sztuki, które wynika bezpośrednio z mentalnej przestrzeni artysty, w tym, co stanie się za chwilę odbiorem, co stanie się kulturą, co stanie się dyskursem. Więc to produkowanie, jakby współtworzenie znaczeń, dzielenie się entuzjazmem i zarażaniem tym entuzjazmem, prowokowaniem tego, żeby dzieło sztuki zaczęło dla nas znaczyć, jest taką ważną rolą, którą kurator czasami pełni, a czasami sobie próbuje uzurpować. Czasami rzeczywiście twoja wypowiedź zmieniła moją wiedzę na temat tego, kim jest kurator czy kuratorka. Drugą funkcją, do której cię tutaj zaprosiłem, jest przeprowadzenie rozmowy z dwiema artystkami, które wystąpią w dzisiejszym programie. Będzie to Katarzyna Kozyra i Aleksandra Kubiak. Natomiast jeszcze jeden jest powód, dlaczego tu jesteś, czyli zostałaś też zaproszona do zbliżającego się Mózg Festiwalu, właśnie jako kuratorka części wizualnej. Festiwal jest za 2 tygodnie. Bardzo już niedługo. Pokażę ci, jak wygląda teaser festiwalu, czyli zapowiedź jego na wideo. Poprosimy teaser. We'll be right back.
No więc... Bardzo dużo będzie się działo, jak widzicie. Temat festiwalu, do not forget to keep your mind clear. Właśnie zastanawialiśmy się, jak to przetłumaczyć na polski, żeby to było równie poetycznie, czy równie rytmicznie. Ustaliliśmy, że nie zapominaj utrzymywać czystego umysłu. Nie wiem, może jakoś inaczej chciałabyś to powiedzieć? Bardziej po polsku zabrzmiałoby na pewno zachowaj otwarty umysł albo... No chyba tak by było bardziej po polsku, ale na pewno też umknęłoby nam coś istotnego, co jest w tej czystości. Ja może tutaj wytłumaczę, że stosujemy ten, pozwalamy sobie na ten tytuł angielski, który eksplorujemy, a nie używamy tytułu polskiego, dlatego że gdzieś tam nam zależy na tym, żeby ten festiwal był międzynarodowy i żeby ta myśl, którą staramy się propagować, docierała gdzieś tam w świat. A jak ktoś tego nie rozumie, to może się dowiedzieć, dzięki czemu może bardziej będzie miał okazję o tym pomyśleć na przykład. Powiedz mi proszę, gdy cię zaprosiłem do tego, żebyś była odpowiedzialna za tą część wizualną, wybrałaś ilu artystów? Szóstkę? Na początku rozmawialiśmy o bardzo długiej liście. Okay. To było chyba 30 nazwisk, no, które... Będą następne festiwale. Oczywiście nie wszystko jest możliwe. Tych artystów mogłoby być bardzo, bardzo dużo. Ale ze względów oczywistych musieliśmy ograniczyć się przy tej edycji do 6 nazwisk, a właściwie pojedynczych osób bądź ugrupowań, grup, duetów, bo mamy i takie. No oczywiście musiałam się zastanowić nad tym, co oznacza dla mnie w tym kontekście tytuł festiwalu, jak chciałabym go zinterpretować. I zdecydowałam się, że takim pierwszym impulsem, za którym pójdę, dobierając tą pierwszą szóstkę, to po pierwsze będzie taki pierwszy odruch, a po drugie takie myślenie o tym, żeby to byli artyści, którzy rzeczywiście unikają intelektualnych kolei i którzy w taki bardzo prosty sposób też unikają, obserwują rzeczywistość, ale unikają właśnie takich mentalnych, zideologizowanych przestrzeni. Myślę, że zaprosimy Państwa na pierwszy występ, pierwszą artystkę, a po nim Anna przeprowadzi z nią rozmowę. Zapraszamy na pierwszy występ. Mamo? Halo? Mamo, słyszysz mnie? Kaściu? O, Kaściu! Kaściu? No? Ja słyszę cię. Wszystko okej u ciebie? No, a czemu pytasz? Nie, no tak pytam po prostu. A jak mam mówić do ciebie, mamo? No pipcia. Tak jak zawsze. Pipcia. Mamo, ja już nie mogę po prostu. W sensie... Pipciu. Pipciu. Jestem głodna i chciałabym... Co się dzieje? Chciałabym zjeść coś I nie mogę, w sensie... Jak zjem, to nie wiem, to po prostu chcę to zjeść, ale nie mogę. Co ja mam zrobić? Kupiłam strasznie dużo jedzenia, kupiłam słodycze. I są takie piękne, w sensie są takie... Kupiłam je w cukierni, wiesz?
Nie rozumiem, Kasiu. No ja wiem, że ty nie rozumiesz. No wiem, że ty nie rozumiesz. Kasiu? Zaczęłaś się znowu przejadać? Mamo, to nie jest tak, że ja się przejadam. Pipciu. Pipciu. Kasiu, mówiłam ci, że w tym wieku bardzo trudno jest zrzucić... Mamo, czy ty możesz przestać tak do mnie mówić? Pipciu? Lepiej patrz na siebie, a ja ci po prostu, ja chcę po prostu od ciebie pomocy, a ty mówisz, że że trudno zrzucić kilogramy, a ja mam to gdzieś? W sensie, ja chcę po prostu jeść? No możesz jeść, Kasiu, ja ci nie zabraniam. Tylko nie wyrzyguj. Nie mam nawet pieniędzy na dentystę. No ale przecież przesłałam ci ostatnio. No wiem, ale... Czy znowu żygasz? Nie, mamo, Pipciu, nie żygam. Nie żygam, nie żygam. Jem, nie żygam. Pipciu. Cisto. Znowu będę znajdowała torby plastikowe, pełne żygów pod łóżkiem. Pipciu, ja już tak nie robię. Nie robię tak, ale po prostu to jest jakieś silniejsze dla mnie, w sensie... Ale dobra, są te słodycze. Kurde. Możesz też przyjechać do mnie. No. Przyjedziesz do mnie? No wiesz, że ja nie mogę już się ruszać. Ty nigdy nie możesz. Wcześniej też nigdy nie mogłeś. Przepraszam, kto do mnie dzwoni? Bo to na pewno nie jest moja córka. Pipciu. Halo? Pipciu, słyszysz mnie? Przepraszam, ale to chyba jakaś pomyłka. Pipciu. Pipciu, weź się nie wygłupiaj. Ja cię proszę. Jak ty mówisz do swojej matki? I może inaczej bym mówiła, gdybyś tutaj była ze mną? Gdybyś mi chociaż pomogła, chociaż trochę? W czym? No jak to w czym? Denerwujesz się, że żygam? Nawet jak byłam młodsza, nie poszłaś nawet ze mną do lekarza. No nie poszłam. No taka z ciebie matka. A co by ci lekarz pomógł zresztą? Nie wiem. No dobra. Słuchaj. No. Najadłaś się już? Nie. Jeszcze będę jeść.
Ile tego kupiłaś? Nie no, tak trochę, w sensie tylko tak parę ciastek. Ile par tych ciastek? No tak z cztery. No tak. Duże czy małe? Nie no, takie średnie, no takie raczej małe. Takie w sam raz, no. No to zjedz te ciastka, wyżygaj. I ważne, żeby ci się brzuch na tłuszczu nie odłożył. Tłuszcz na brzuchu, w sensie. Okej. Okay. Okej. Okay. I nie dzwoń do mnie z byle problemem. Dobra. Dobra. Widzimy się jakoś. Przyjadę do ciebie. A tak naprawdę to o co ci chodzi? Nic, po prostu chciałam z tobą porozmawiać. Jak matka z córką. A jak matka z córką rozmawia według ciebie? No na pewno nie tak jak ty ze mną, no. To ci mogę na pewno powiedzieć. A jak? Wiesz co, nie no, na pewno nie tak, normalnie. No to ale to co to dobra, znaczy, mamo, normalnie? Nie, po prostu normalnie, normalnie. Nie mam. Halo, halo. Cześć. Cześć. Jak się masz? Dobrze, no jestem cała w cieście, jak widać. Ale kim właściwie jesteś, z kim właściwie rozmawiam? No, jestem Katarzyna Kozyra. A, to z tobą miałam rozmawiać. Z Katarzyną Kozyrą. Muszę ci powiedzieć, że kiedyś miałam przyjemność cię poznać. Nie wiem, czy mnie pamiętasz. Chyba cię nie pamiętam. No było to, słuchaj, ponad 10 lat temu i muszę ci powiedzieć, że dużo się zmieniło. Nie, żeby źle, bardzo dobrze. Tak? Ale dobrze tak, wygląda? Tak, świetnie. Powiedz mi, w związku z tym, że mam takie uczucie pewnej niesamowitości, kiedy na ciebie patrzę, na co w czym właściwie uczestniczyliśmy? Czy można to nazwać performancem delegowanym, co się wydarzyło właśnie? Właściwie tak, tak naprawdę to trochę jest to namiastka jeszcze castingu. Postanowiłam z moją asystentką właśnie zrobić taki myk ciekawy. Powiedzmy może parę słów o castingu. Casting przeprowadziłaś w 2011 roku. Było to takie eksperymentalne podejście do formy retrospektywy w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie, podczas której oddałaś z publiczności
każdemu, kto przyszedł i zobaczył twoją retrospektywę twoich prac, oddałaś swoją biografię w ręce każdego, kto chciał zmierzyć się z interpretacją twojej tożsamości, twojej biografii, mógł przyjąć twoją tożsamość, mógł performować Katarzynę Kozyrę, mógł się nią stać. Tak, tak. I to się rzeczywiście udawało. To był w sumie też taki eksperyment, no, który polegał na tym, że najpierw odbiorca, tak naprawdę Katarzyna Kozyra potem, no bo wszyscy, którzy uczestniczyli w castingu, próbowali się wcielić w Katarzynę Kozyrę, najpierw musieli przejść do pomieszczenia, w którym znajdowały się moje prace, tak aby odbiorca mógł wczuć się w moją rolę. No i potem Kozyra szukała Kozyry i wydaje mi się, że znalazłam bardzo dużo ciekawych osób tam, które faktycznie mogły oddawać właśnie mój charakter. Tak. A jak to się miało w ogóle do tego, czym jest performance, performowanie siebie, performowanie tożsamości? Czy czułaś, że jest to jakiś rodzaj odreagowania tej sytuacji, w której no właściwie stałaś się taką it person? Twoja biografia stała się własnością wszystkich, była interpretowana przez wielu dziennikarzy, często napastliwie. Czy poczułaś właśnie coś takiego, jak też takie no, specyficzne, krytyczne spojrzenie na przeżywanie rzeczywistości poprzez właśnie performance wówczas? Wiesz co, no właśnie jest tak, że osoby, które tam przychodziły, nakładały maskę. I no, ta maska tak naprawdę jest kluczowa w wielu moich pracach i też w, ale tak naprawdę w codziennym życiu. I no i to właśnie też dzięki temu, że te osoby, które przychodziły tam i były Katarzyną Kozyrą, mogły zobaczyć, że to wcale nie jest takie proste, że bycie artystą jakby ma swoje plusy, ale że bardzo trudno się zachłysnąć tym, że bycie artystą jest cudowne i wspaniałe. I ja przez to też czułam, że ludzie mogą bardziej zrozumieć, że stojąc tam, oni zaczynają się stresować i że mogą, są świadomi tego, że, o, że zrobiłem tam, nie wiem, piramidę zwierząt i że ta cała sprawa, która załóżmy tam była związana ze mną, cały ten harmider i tak dalej, ten hejt, to nagle spływało też na nich. I to było mocne przeżycie, zobaczyć to na ich twarzach. Czyli tak naprawdę też było to takie delegowanie autentyczności wraz z delegowaniem tej tożsamości. Wkładali w to swoje własne emocje i mogli być może też troszeczkę zrozumieć to, że sami performują na co dzień sami siebie. Tak, tak naprawdę każdy życie to performance i każdy może być Katarzyną Kozyrą. Wróćmy na chwilę do tego, co zobaczyliśmy przed chwilą. W jaki sposób posłużyłaś się doświadczeniem i autentycznością doświadczenia Kaliny Kazimierczak, której ciało wynajęłaś na tę okazję? Tak, no generalnie Kalina zadzwoniła do mnie z pomysłem, że możemy zrobić takie coś z racji tego, że ja przez wiele lat chorowałam na anoreksję i bulimię. Kalina również ma zaburzenia odżywiania, to stwierdziłam, że tak, dobra, to jest dobry pomysł. Nawiążemy do castingu, będzie nawiązanie do anorektyczek z 91 roku i ten temat jest jakby cały czas obecny. On jest nieustannie, cały czas się gdzieś tam przewija, więc tak, to było, myślę, że to było też potrzebne tak po prostu, że dawno nie poruszałam tej kwestii w swoich pracach właśnie. Ona jest ciągle dla ciebie ważna? Tak. Myślę, że ogólnie zaburzenia odżywiania, one nie jest tak, że się z nich wychodzi. Cały czas jest gdzieś w głowie, nie? A czy jest coś jakby w takiej krytyki cywilizacji w tym performansie? Czego? Krytyki cywilizacji. Jest jakiś związek pomiędzy performancem i ekonomią, w ogóle rzeczywistością, którą
na którą możemy spojrzeć poprzez ten obraz, który jest pełen lęku, pełen jakby takiej gry pomiędzy kontrolą i odrzuceniem, pragnieniem akceptacji, dostosowania się, odrzucaniem wzorców. Tak, no w szczególności ważne są relacje z rodzicami. Gdzieś nawet czytałam, że właśnie relacje z matką. Nie wiem, czy to jest prawda, ale no w moim wypadku moja mama zawsze była też dla mnie bardzo ważna. I tak samo jest w przypadku Heliny, że to jest bardzo zawsze chce się jakby zaspokoić te pragnienia rodzica. Mhm. Z Kaliną pracujesz też w Fundacji Katarzyny Kozyry. Tak. Ponieważ ten label Katarzyna Kozyra już mógł posłużyć do zrobienia czegoś też w obszarze jakby zmiany postrzegania artystek w polu sztuki. Mhm. Temu miała służyć organizacja tej fundacji w 2012 roku, prawda? To był ten rok? Tak, tak. Opowiedz, czym zajmuje się obecnie fundacja? Jesteście na manifesta, prawda? Tak zupełnie krótko powiedz. Tak, teraz jesteśmy na manifesta i można tam zobaczyć właśnie wiele artystek. I teraz też stworzyłyśmy open call dla artystek, także jeśli któraś z artystek by chciała wziąć udział w wystawie, to odwiedźcie naszą stronę i tam można się zgłosić. Pracujemy też nad jednym bardzo ważnym projektem, o którym dowiemy się tak naprawdę wszyscy, znaczy dowiecie się w przyszłym roku, więc czekajcie. I pracujemy nad kolejną odsłoną Olimpii. Jako, to znaczy pracujesz z Kaliną wspólnie nad projektem Olimpia? Tak, znaczy no ja pracuję, Kalina mi pomaga. Okay. Tak, Kalina mi pomaga, tak. A dlaczego zdecydowałaś się wrócić do tej pracy? Bo to już jest ten moment, kiedy już jestem blisko zakończenia jakiegoś etapu kolejnego. Jestem coraz starsza. To jest z powodem do dumy, oczywiście. Zupełnie nie widać. Dziękuję ci, Kasiu, dziękuję bardzo ci za rozmowę. Dziękuję ci również. Bardzo dziękuję.
mi Ania Jędrzejewska. Sasza. Jestem. Jak się grało? Nie było wcale łatwo, ale... Jest gorąco. To prawda, jest gorąco, ale jakoś tak wymyśliłam sobie tą elektronikę i miałam wrażenie, że potrzebuję słuchacza, a wyście tego nie słyszeli, nie mieliście pełnego oglądu. Bo tutaj, ale słuchacze mieli. Tak, słuchacze widzowie w komputerach mieli. O właśnie, zapomniałam, że tam był słuchacz. No. Ojej, a taka jestem postępowa. Ciekawe ile. Słuchaj, ty studiowałaś w Krakowie fortepian czy kompozycję? Kompozycję. Tak. Okay. A w którym momencie twojego życia pomyślałaś sobie o improwizacji i w którym momencie życia związałaś się z tą naszą sceną, powiedzmy? Ze sceną to jakiś jest zupełny przypadek, ale z moją improwizacją jest dość ciekawy. Dość ciekawa historia, dlatego że w moim domu się improwizuje. Mój ojciec nawet się uważa za prekursora improwizacji w teatrze. Jakiegoś tam człowieka, który przekracza pewne bariery. I myśmy w domu wszyscy improwizowali, bo to było normalne dla nas. Jako dzieci po prostu takie były po prostu zasady w domu. Natomiast moja świadoma decyzja, aby posługiwać się improwizacją artystycznie, to wynikła właśnie na studiach. Wtedy, kiedy byłam w klasie wykonawstwa muzyki współczesnej w klasie Adama Kaczyńskiego i myśmy tam realizowali bardzo dużo partytur graficznych i takich teatru instrumentalnego, takich ciekawych sposobów wykorzystania instrumentu, sonorystyki. Jako kompozytorka byłam bardzo tym zaciekawiona też, jakie są nowe możliwości wykorzystania instrumentu, no bo wiadomo, że ta technika się rozwinęła, że na skrzypcach się współcześnie, jeśli ktoś chce grać sonorystycznie, no to nie gra tylko i wyłącznie melodii, ale też posługuje się rozmaitymi nowymi technikami, jak szmerami, stukaniami i tak dalej, więc to jest wszystko bardzo rozwinięte. I myśmy tam na tych zajęciach się tego uczyli. To mnie bardzo zainteresowało z tego punktu widzenia, że moje zainteresowania zawsze biegły w stronę abstrakcji. Zarówno w plastyce, w filmie, jak i w muzyce. To abstrakcja najbardziej mnie jakby kusiła. I improwizacja w tym wymiarze, takim właśnie realizacja partytur graficznych, dawała mi taką wolność, że bardzo szybko mogę wykonywać swoje koncepcje. Zarówno pod względem technicznym, jak i też takie słowo. Koncentracja muzyka na scenie jest zupełnie inna, kiedy improwizuję, jak wtedy, kiedy gra nuty. I nawet wygląd muzyka, który realizuje partytury, jest inny niż tego, który gra jakby z siebie, prawda? Bo Komponuje, krótko mówiąc. Komponuje, tak, na żywo. Więc to mnie bardziej fascynowało, dlatego że było bardziej wymagające. Z mojego punktu widzenia, że ten rozwój jakiś taki tej koncentracji, tej percepcji muzyki był, wydawał mi się ten właśnie improwizacyjny, bardziej głęboki. Czyli wynika z tego, że wyniosłaś to z dwóch źródeł. Po pierwsze z domu, gdzie to, co jest ciekawe, co powiedziałaś, że u mnie w domu wszyscy improwizowali. Tak. I jestem ciekaw, co miałaś na myśli, co znaczy improwizowali, że improwizowali w każdej sferze życia. Trochę tak, ale normalnie, ponieważ my jesteśmy rodziną artystyczną i po prostu tato nie mógł znieść ćwiczenia etiud. Mówi, poimprowizuj trochę, zrób coś jeszcze nowego, zrób coś od siebie, bądź artystką. Takiego miałam ojca. Ciekawe, że nie ustawiałaś się tego jako, wiesz, dziecko naprzeciw, bo ja mam to samo ze swoją córką i ona w ogóle nie mówi, że ja nie wiem, o czym ja do niej mówię.
To tylko to, co pani powie, był, jest... Był konflikt, tak. Jasne. Czyli jedno źródło to dom, a drugie źródło to chyba miałeś dobrego profesora, z tego wynika. Tak, zarówno Bogusław Szefer, który mnie uczył kompozycji, jak i Marek Hołoniewski, który katedrę muzyki elektroakustycznej prowadził. I w ogóle dla mnie to były niesamowite osobistości, inspiracja. Myślę, że to największe szczęście dla uczniów szkół muzycznych, obojętnie na którym poziomie, jest mieć dobrych nauczycieli. Znam wiele dzieci, które po prostu są utalentowane, a przestały grać właśnie z powodu nauczycieli. No nawet ja byłam przez jakiś czas nauczycielem i też widziałam, jak w nich umiera miłość do muzyki. Stwierdziłam, że to jest koszmarny zawód, bo ja tego nie chciałam, żeby tak się działo w nich. Ale te struktury szkolnictwa, ja teraz jestem bardzo zainteresowana alternatywną edukacją, szkoły demokratyczne, waldorskie, są rozmaite, nie będę teraz sobie przypominać, ale ten system szkolnictwa muzycznego, w którym myśmy byli wychowani, ja, to, no to rzeczywiście potrafi robić szkody w ludziach, którzy mają wrażliwość i którzy mają też miłość do muzyki. Z drugiej strony myślę, że to jest niebywale ważne i myślę, że gdzieś ten temat realizujemy właśnie podczas naszych festiwali, czy przez całe działalności mózgu, że ja głęboko wierzę, że obcowanie z tą sztuką eksperymentalną, powiedzmy, czy muzyką improwizowaną, daje możliwości odbiorcom też właśnie improwizować w życiu, czyli utrzymywać swój umysł czysty i próbować tworzyć coś na własną rękę, a nie oddawać się temu, co jest nam narzucane. Jeszcze jedną rzecz cię zapytam. Mhm. Funkcja. Funkcja sztuki, funkcja muzyki. Twoja funkcja. Spróbujmy oczywiście zrobić to dość krótko. Wiem, że to strasznie długi temat. Mhm. Ale gdzieś wcześniej rozmawialiśmy, że jakby w zeszłych latach muzyka, powiedzmy, na ten temat będę się wypowiadał, bo pewnie trochę więcej wiem niż na temat innych rodzajów sztuki, miała funkcję. Nie wiem, grało się na weselach, na pogrzebach, w różnych innych kulturach przy okazji różnych rytuałów. A jakby współcześnie mamy do czynienia, co się chyba kończy też, jakby mówiliśmy o tym wcześniej, na szczęście, z czymś takim, że właśnie są te sale koncertowe, człowiek przychodzi słuchać, człowiek przychodzi grać i jakby to jest koniec. Jakby ten akt prezentacji czy akt twórczy jest jakby celem samym w sobie, a ja myślę, że to nie jest cel, myślę, że to jest środek. Bardzo ciekawe to jest, rzeczywiście to jest szeroki temat, natomiast zwrócę uwagę szybko na zakończenie, na jedną rzecz, że teraz właśnie wychodzimy z pandemii albo nie wychodzimy, w każdym razie te restrykcje, które były i które nas lekko przemaglowały, uwydatniły pewne rzeczy, że na przykład te nasze, bo pandemia uderzyła właśnie w relacje, czyli i też w sposoby, w jakie ludzie zawierają relacje i czego potrzebują, żeby relacje istniały. I się okazuje, że nie wystarczy internet, nie wystarczy czatowanie, że obecność, przychodzenie, uczestnictwo w czymś i nawet nie to, że uczestniczysz w jakimś niebywale starannie przygotowanym przedstawieniu, tylko że uczestniczysz z ludźmi, o których wiesz, że są podobni, że jakby coś was łączy, że możecie potem o tym porozmawiać, że to jest istotne w życiu. Kiedy tego zabrakło, nagle się okazało, że... Albo nawet pomilczeć. Tak, nawet pomilczeć, tak, że tego potrzebujemy. I to jest istotna rola sztuki, żeby stwarzać miejsca, w których można rozmawiać, w których można obserwować. Artysta obserwuje i komentuje rzeczywistość. Widz przychodzi i albo się zgadza, albo nie zgadza, ale też odbiera tą wizję i jest już dyskusja. W ten sposób się rozwijamy. Dziękuję ci za rozmowę i za występ. Dziękuję.
witam Państwa bardzo serdecznie. Zagram dzisiaj dla Państwa jeden utwór z płyty Krainy, regiony, regions. Krainy to przemieszczanie się pomiędzy miejscami. Raz Radom, raz Lublin, raz Rzeszów, raz muzyka ludowa, tradycyjna, raz współczesna, raz multifony, raz slapy, raz taneczność, raz rytmiczność. Teraz trzeba to połączyć w wyobraźni i opracować. Utwory pomógł mi wybrać Remigiusz Mazur Hanaj. Muzyki, muzykolog. Na czym polega to przemieszczanie się pomiędzy światami muzycznymi, czyli krainami? Trzeba rozpocząć podróż i jechać i dotrzeć na miejsce, tak jak z utworem muzycznym. Na początek trzy dźwięki, trzy razy G. Rozwinięcie, trzy razy A. I na koniec C. Potem brawa. Albo uczenie. Nuda, Ciekawsze byłoby wykonywanie utworów w samochodzie w trakcie jazdy z całym tym trzęsieniem. Hamowaniem. Przyspieszaniem. Zakręcaniem. Oto pierwszy utwór. Droga na Lublin. Thank you.
Samochód odjeżdża. Jest z nami Michał. Zdążył. Przypominam, że nadajemy na żywo. Możecie w to wierzyć lub nie. Michał zdążył. Dziękuję ci za piękny koncert. Dziękuję. Ja ciebie zapytam, pozwolę sobie podobne pytanie zadać co Ani, bo ciekawi mnie właśnie twoja odpowiedź, ale odwrotnie zapytam, co ty myślisz o funkcji sztuki? Pytam tak dlatego, ponieważ no, jakby początek twojego koncertu skłonił mnie do tego. Jaka jest funkcja sztuki, muzyki? Jaka jest twoja funkcja w społeczeństwie? Ze sztuką moim zdaniem to jest tak, że artysta, a później co za tym idzie, też sztuka ma taką funkcję nasiąkania. Po prostu w momencie, kiedy artysta żyje w danym świecie, w danej kulturze, w danym momencie, nasiąka tym, co ma wokół. Gdyby hipotetycznie na przykład żył na planecie różowej z białymi kropkami i słyszałby tylko tam wysoki dźwięk, to po jakichś 10 latach objawiłoby się tam 10 artystów, którzy tworzą tylko w różowym kolorze z białymi kropkami i grają na wysokich dźwiękach, ale są również kontestatorzy, którzy by zaczęli używać niskiego dźwięku, za co byliby często pewnie znienawidzeni, zaczęliby używać innych kolorów. Dlatego też artysta nasiąka, a później zgodnie z tym, jak sobie wyobraża tą wewnętrzną już później rzeczywistość, tak ją przetwarza i w zgodzie ze swoimi emocjami przetwarza to wszystko i prezentuje ten swój już przetworzony świat ludziom. No tak, ale dookoła. Ty powiedziałeś raczej o tym, skąd to się bierze, tak. A ja zadałem ci pytanie, po co to komuś jest potrzebne, po co jest to potrzebne społeczności? Jaką funkcję, jak mówisz, pełnimy jako muzycy, czy w ogóle artyści jaką funkcję pełnią? Czy jest jakaś funkcja w ogóle? Znaczy wydaje mi się, że to jest bardzo związane z tym, skąd to się bierze, dlatego że dajmy takiego Antonio Gaudiego na przykład. W momencie, kiedy on nasiąknął skądś tam i zaczął tworzyć, to ludzie zaczęli mieszkać w Barcelonie w innych domach. I na tym to właśnie polega, że dzięki temu, że usłyszał muzykę, powiedzmy na przykład Brahmsa w pewnym momencie, to go mogło zainspirować do tego, żeby znalazł jakiś rodzaj, nie wiem, innej krzywizny, prawda? Więc dla mnie osobiście jest to bardzo integralnie związane z tym, skąd to się bierze i funkcja jest jakby taka, że z muzyką też jest tak, że ludzie mają okazję zamieszkać w tych dźwiękach, prawda? Stają się fanami na przykład zespołów, nie wiem, Portishead, żyją z tym zespołem. Pewnie wpływa to jakoś na ich życie. Tak, bardzo wpływa na ich życie. Żyją z tą muzyką, uwielbiają, nie wiem, Beth Gibbons i to ich bardzo inspiruje. Zmienia też ich podejście w ogóle do życia, pomimo tego, że jest to muzyka bardzo, można powiedzieć, mroczna i depresyjna. Często jest tak, że przebywanie w takich ciemnych emocjach okazuje się, że pomaga ludziom do tego, żeby znaleźć światło. I to jest właśnie, dla mnie jest to integralnie tak czy owak związane właśnie skąd to się bierze, że ta funkcja jak gdyby jest bardzo silnie z tym korzeniem związana. Jesteś bardzo wszechstronny, trochę obserwuję, gdzie bywasz. Takie zadam ci pytanie, czy jest sfera muzyczna, w której czujesz się najbardziej komfortowo, a czy są takie miejsca, w których wolałbyś nie być? Wydaje mi się, że najlepiej czuję się w muzyce improwizowanej, dlatego że w niej chociaż właściwie to jest często tak, że w ogóle w każdej z muzyk, którymi się zajmuję, czy to nawet jest, nie wiem, takie działanie bardziej performatywne, zawsze u podstawy leży improwizacja i
Czuję się z tym bardzo gdyby dobrze, bo wiem, że narzędzia, które stosuję, czy to w muzyce współczesnej, czy grając właśnie grając z Quartludium, czy grając muzykę bardziej autorską, tak jak z Bastardą, czy robiąc swoje autorskie solowe projekty, tak zwane partytury codzienności, to ta improwizacja powoduje, że integrują się różnego rodzaju czasami przeciwstawne narzędzia, można powiedzieć, dźwiękowe. Stawiam prosty dźwięk, później dalej za nim jest jakiś na przykład, powiedzmy, dźwięk zniekształcony i teraz znalezienie jakiegoś pomostu pomiędzy tymi dwoma dźwiękami odbywa się dzięki temu, że zaczynam traktować te dwa dźwięki w pewnym procesie, w takim procesie dynamicznej właśnie obróbki, którą jest właśnie improwizacja. I wydaje mi się, że to jest dla mnie w ogóle najciekawszy ten dynamizm, który daje w ogóle proces improwizowania. Zgadzam się z tobą. A powiedz mi, w którym momencie życia wstąpiłeś na tą drogę? Też miałeś tyle szczęścia, co Anna, że było już to w szkole, czy później? To było już w szkole podstawowej, kiedy poszedłem na pierwszą lekcję. Tak. W podstawówce poszedłem na pierwszą lekcję klarnetu. Pan profesor powiedział mi, jak trzeba grać na klarnecie, że muszę zacząć od podstawowego dźwięku G na klarnecie, gdzie się nie przykrywa żadnych klapek, tylko się trzyma klarnet i powiedział mi, żebym na następną lekcję ćwiczył tylko i wyłącznie ten dźwięk. Ale zacząłem grać na takich bocznych klapkach klarnetu, to są tak zwane klapki trylowe i nagle nacisnąłem sobie jedną, drugą i myślę sobie, wow, przecież to jest jakaś, w ogóle to poszerza ten dźwięk, jakieś inne dźwięki. W ogóle przypomina mi tą muzykę w ogóle afrykańską. Wtedy miałem jakieś tam osłuchane jakieś dźwięki Tanzanii, w ogóle flecistów z plemienia Burundi. I to mi bardzo zaczęło przypominać muzykę afrykańską. Zacząłem sobie naciskać te klapki i zamiast ćwiczyć tego dźwięku na następną lekcję, to już było bełkot. No, profesorowi nie pokazywałem tego, już byłem przygotowany, już pionowo stałem, grałem już ten dźwięk. A kolejną rzeczą bardzo ważną dla mnie, jeśli chodzi o ten, o to wchodzenie jakby w ten proces i poznawania się z muzyką, powiedzmy, można je nazwać po prostu kreatywną, to było pierwsze spotkania z super muzykami od samego początku. Że to było tak, że w szkole średniej poznałem taką koleżankę na zajęciach z historii muzyki, zdaje się, Zuzę Umer, która jakoś intuicyjnie od razu podała mi wizytówkę mojego kolegi Andrzeja Zdebskiego i mówi: Michał, coś tak widzę, że ty musisz do niego zadzwonić. I podała mi tą wizytówkę, zadzwoniłem. Andrzej studiował wtedy na muzykologii. Zaczęliśmy rozmawiać o Coltrane'ie, o improwizacji, zaczął mi pokazywać różnego rodzaju nagrania Petera Kowalda, całej tej sceny właśnie free improv. I tak się złożyło, że w roku 98 pojechaliśmy dużą ekipą, bo była tam jeszcze duża ekipa z trójmiejskiego JAS-u. Był wtedy tam Mazol, Wojtek Mazolewski, Rafał Gorzycki, Marek Zygmunt. W ogóle, kiedy to było? To był 98 rok w Olsztynie. I to były coś w rodzaju takich warsztatów z improwizacji, na których był Peter Kowald. Tak. Olga Szwajgier. Mhm. Była tam też taka tancerka, zapomniałem imienia. Liliana Alvarado. Mhm. To z nią Andrzej grał właśnie w duecie. I to pierwsze spotkanie z taką osobowością, jaką był już niestety Peter Kowald. No to było coś naprawdę niesamowitego. I tego rodzaju doświadczenia jakby w sposób naturalny popchnęły mnie do pewnych estetycznych, można powiedzieć, wyborów, bo już później zaczęły się te środowiska miksować. Debiutowałem w 99 roku w galerii Marka Rogulskiego, Rogulusa z Pisz 7. Już wtedy skakałem po Mące, tam udawałem konia i grałem do kwadracika z plasteliny na ścianie. Po prostu jakieś już były takie próby też performerskie z klarnetem. To mi też do dzisiaj w ogóle to zostało. Z jakiego miasta ty jesteś? Oryginalnie? Jestem z Warszawy. Ale oryginalnie, tak? Oryginalnie z Warszawy, z dzielnicy Warszawy, z Rususa. Tam mieszkałem 24 lata, a później się... Czy szczęśliwie z tą gdańską załogą też tam jakoś spiknąłeś w pewnym momencie? Tak. Bydgosko-gdańską i... No to było jakby, wydaje mi się, że takie... W mózgu kiedy grałeś po raz pierwszy, bo nie pamiętam. Jeszcze raz? W mózgu kiedy grałeś po raz pierwszy, pamiętasz? W mózgu pierwszy raz grałem... Nie pamiętam tego, kiedy to było. Już kilka razy było, więc... No dobrze, jutro skorzystam z okazji, że jesteśmy na wizji. Jutro grasz koncert z Anną, właśnie Andrzejewską. Tak. Sam zaproponowałeś, żeby wykonać to, że tak powiem,
słowo mi teraz brakuje. Duecie. No nie, bo wiedziałeś, żeby to wykonać jakby na zasadzie super samplus one, czyli że zagracie dwa sola i... Tak. I ten i duet, także serdecznie Państwa zapraszamy na jutrzejszy koncert, a dzisiaj bardzo Ci dziękuję za koncert i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak zauważyliście, między kolejnymi częściami naszego programu pojawiają się dotąd bezimienne postacie. Są to osoby, które tworzyły wspólnie grupę malarzy o nazwie Szkoła Bydgoska. Szkoła Bydgoska została założona w 1990 roku. Tworzyli ją Krzysztof Gruse, Stanisław Stasiulewicz i Zbigniew Zieliński. Szkoła Bydgoska już nie funkcjonuje od 2011 roku, ale dzisiaj będziecie Państwo mieli możliwość spotkać się z całą trójką właśnie za chwilę. Materiał, który zobaczycie za chwilę, jest zarejestrowany wcześniej. Zapraszam.
jest ze mną Aleksandra Kubiak. Jak już zapowiedział wcześniej Sławek naszą rozmowę, jedna z uczestniczek zbliżającego się wielkimi krokami 18. Festiwalu Mózg. Olu. Cześć, witam. Spotykamy się tak znowu często, ale rozmawiamy częściej. Ostatni raz miałyśmy okazję tak naprawdę ze sobą pracować przy okazji jeszcze wtedy twojej działalności wspólnej z Karoliną Wiktor. Tworzyłyście przez pierwszą dekadę nowego milenium słynną performerską grupę Sędzia Główny. To, co robiłyście wówczas, było tak bardzo jeszcze zbliżone do klasycznego performance. Można powiedzieć, że działalność tej grupy, którą zakończyła tragiczna choroba Karoliny, która zmusiła cię do takich dużych zmian i przewartościowań też w twojej indywidualnej twórczości, rozpoczęła nowy etap, w którym zaryzykuję takie twierdzenie. Oddaliłaś się właśnie od tej formuły klasycznego performance w kierunku czegoś, co nazywamy post-performance. Możemy tutaj zrobić taki mały wykład historii sztuki. Powiedz, jak to wyglądało. Grupa Sędzia Główna opierała się na relacji dwóch młodych kobiet. Ta relacja przez chorobę została zerwana. Natomiast potem oczywiście trwała w innym wymiarze. Ja natomiast nadal zajmuję się sztuką performance, tylko nie wiem, może to jest właściwie też performance delegowany. Dlatego powiedziałam o tym rozróżnieniu. To zaznaczenie post oznacza właśnie rozszerzenie tego klasycznego medium, w którym jednak głównym tworzywem performera jest jego ciało, jakby kwestie związane z rozszerzaniem jego tożsamości, performowaniem tożsamości. Jakby rozszerzone właśnie zostaje o te nowe formy, które, do których należy właśnie performance delegowany. Jak tak o tym mówisz, to wydaje mi się, że też się zajmuję klasycznym performancem, bo zajmuję się jednak takim pytaniem, które sama sobie zadaję, czyli w którą stronę i jak ewoluuje moja tożsamość. I wykorzystuję sztukę do tego, żeby się przywracać, można powiedzieć, do porządku. Natomiast ta relacyjność i ta delegacja jest skierowana do osób, z którymi współpracuję. No właśnie, współpracujesz z aktorkami, aktorami, osobami, z którymi komunikujesz się za pomocą tekstu. Za chwilę do tego wrócimy, ale chciałam, do kogo ty dzwonisz? Pomyślałam, to jest bardzo ciekawe, że Kaśka zadzwoniła do swojej matki. Dzwonisz do mamy? Cześć, kochanie. Jak się masz? Cześć. Cześć. Co robisz? Cześć, słoneczko. Ja co robię? O, ja tak siedzę, piję herbatkę. Pijesz herbatkę? Książkę. Ale nie pijesz winka? A ty co robisz, moje śliczna? Co ty robisz? No, gdzie jesteś? Siedzę po prostu obstawiona gorącymi światłami i rozmawiam o tobie w pewnym sensie. O mnie? O mnie? No pewnie, że o tobie, o kim. No to nie jest ciekawy temat, moja droga. To nie jest ciekawy temat. Myślisz, że nasza relacja nie jest ciekawym tematem, a ty nie jesteś ciekawą aktorką? Ja jestem ciekawą świata. Ty jesteś ciekawą świata. A powiedz, jaka była twoja najtrudniejsza rola, którą zagrałaś? Kiedyś mi powiedziałaś o tym. To tak dawno było, Oleczko, wyciągasz ze mnie jakieś straszne archiwalia. No było takie coś, było, było. To było w Kalamburze, to była postać Żydówki. Zmieniasz zeznania. Co takiego? Zmieniasz zeznania. Pytam o inną. Nie, no jak? Mówisz, znaczy, no, a nie, tak. No, nie no, to teraz ostatnio to była rola mamusi twojej przecież, kochana moja. No i cudownie, że dalej potrafisz ją odgrywać. Ale to nie była rola, bo ty mnie pytasz o rolę, słoneczko moje. Przecież wiesz, że ja tam byłam twoją mamusią, prawie byłam twoją mamusią. A ty pytasz mnie o rolę. Rola to jest, wiesz, scenariusz, to jest moja droga, scena i tak dalej. A myśmy, to nie była rola. Ja byłam po prostu, wiesz o tym, że ja byłam blisko ciebie i po prostu i chciałam być twoją mamą. Tylko i wyłącznie, bo tego chciałaś przecież, nie? No i nadal czasami chcę. No tak, dlatego dzwonisz. No, potrzebujesz czegoś, kochana moja? No tak, z tobą chciałam pogadać. Aha, a gdzie ty jesteś? W Bydgoszczy.
No tak, no ty jak zwykle nie siedzisz na tyłku. Czyli jesteś w Bydgoszczy. A za chwilę będziesz gdzie? Będziesz przez chwilę w Zielonej Górze? Na moje pierogi wreszcie przyjdziesz, czy nie przyjdziesz? No, bardzo bym chciała, wiesz? No to właśnie, no to ile mam czekać, moja droga, no? I będziesz już teraz w Zielonej, czy jeszcze gdzieś pojedziesz? A wiesz co, to jak będę się zbliżała, to zadzwonię. No dobrze, dobrze. A co ty tam robisz w tej Bydgoszczy, powiedz mi? Wiesz co, chyba muszę z tobą skończyć tą rozmowę, bo tutaj Anna do mnie mruga. Muszę zacząć rozmowę o festiwalu, bo ja tutaj biorę udział w festiwalu, wiesz? Dobrze, kochanie. No ale możesz zostać, ale możesz zostać i obejrzeć, bo jako bonus po tej rozmowie nagrałam taką bajkę. Ty będziesz nią przerażona, bo ja mam kiepską dykcję. Jak będziesz słuchała tej bajki, to pewnie będziesz mówiła coś, że powiedziałam. Wyślesz mi linka do tej bajki, czy jak mi tak, wyślę ci. Albo poproszę tu kogoś, to ci wyślę. Dobrze, dobrze. No, ja powiem, co myślę. Oczywiście wiesz o tym, że ja ci powiem, co myślę o tym. Nie wiem, czy chcę to usłyszeć, ale mam nadzieję, że będziesz choć trochę ze mnie dumna. No, napisałaś to sama? No. No dobrze, no, zawsze jestem dumna. No przecież po prostu ty jesteś szalona kobieta, no. Dobra. Szalona, no dobra. Ja ale kabosz, zaczynasz no, coraz tak, cudowniej tak grać moją matkę. Całuję cię. No. Dobra, no. Uściskaj mi Zdzisława, pa. Dzięki, kochana. No, całuję cię mocno. Pa, 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 pa. Słyszeliśmy, że przez sztukę i przez to działanie, które było czymś więcej, jak powiedziała Elżbieta, niż grą. Było odgrywaniem prawdziwych emocji i prawdziwej relacji. Zmieniłaś swoje życie. W tej mojej sztuce, takiej posędzie głównym, ja głównie się zajmuję swoimi wątkami autobiograficznymi, które były poprzez bardzo ciężkie przeżycia, rozsypane. I te kontakty z aktorami, z ludźmi, na których ja deleguję pewne role, pozwalają mi się scalać. Różnie to wychodzi. Na różny czas wystarcza. No ale jest to bardzo dla mnie dobre i korzystne. Natomiast to, co Alka powiedziała o scenariuszu, tu mamy ze sobą taką... Ja uważam, że ja dla Elżbiety napisałam scenariusz. Elżbieta absolutnie twierdzi, że nie. Natomiast rzeczywiście współpraca z nią spowodowała, że, bo to też był mój doktorat, że ja zaczęłam się zwracać w stronę tekstu. No właśnie, bo tekst służył ci do komunikowania się z osobami, z którymi współpracujesz. I ten tekst stopniowo zaczął pełnić taką autonomiczną rolę w twojej twórczości. Można powiedzieć, że trochę stałaś się pisarką. Nie. No to są bardzo dobre teksty, bardzo ciekawe. Ale też chciałam powiedzieć, że twoja... narracja, którą budujesz, twoje performance'y są trochę takim budowaniem obszaru, odzyskiwaniem obszaru osobistej wolności. To znaczy poprzez te performance'y i poprzez fikcję, którą stwarzasz, która uzupełnia bądź dopełnia twoją autobiografię, bądź zmienia twoją autobiografię, to są różne operacje symboliczne, w jakiś sposób uzyskujesz obszar lub poszerzasz obszar osobistej wolności. I chciałam tutaj zrobić takie mały zwrot do naszego tematu festiwalu, czyli, czyli o twoje recepty, o twoje sposoby na nawigowanie w tym trudnym, skomplikowanym, nieczytelnym kontekście, w którym musimy funkcjonować i o to, w jaki sposób radzisz sobie z tym odzyskiwaniem bądź performowaniem swojej tożsamości jako obszaru osobistej wolności? Wiesz co, nie wiem, bo nie ma na to jednej jakby recepty, ale na pewno są pewne, na pewno korzystam z jakiejś tam strategii. Jedną z nich jest ten performance delegowany, a kolejną, o której opowiem na festiwalu, jest budowanie pewnych tymczasowych, tudzież stałych wspólnot, dzięki którym można się wesprzeć, czy na których można się wesprzeć,
budować się, podglądać i widzieć na tle. To, co dzisiaj przygotowałam, to jest taka krótka zapowiedź, czy krótki wstęp do tego, co usłyszymy na festiwalu. To jest takie cofnięcie się i zwrot do bycia małym, do tej struktury, która dopiero ma wzrastać i którą czekają różne ciekawe wydarzenia. I chyba możemy powiedzieć, tak, powiedzieć, że dawno, dawno temu za 7 ciemnymi lasami w drodze z gór nad morze pomiędzy... Dawno, dawno temu za 7 czarnymi lasami w drodze z gór nad morze pomiędzy wzgórzami, w niewielkiej kotlinie, do której ptaki zapominały wracać z zimowych wakacji. Tam? A może w innej galaktyce? Tylko czy w innej galaktyce będą ważne dla tej historii chmury? A jeśli tak, to czy też złożone są z pary wodnej, czy wręcz przeciwnie, z piasku i pyłu? A jeśli nie z wody, to czy układają się w znajome kształty psów, kwiatów, drzew? Chyba jednak bezpieczniej będzie osadzić tę historię blisko, tuż za naszymi plecami, za miedzą, obok, po sąsiedzku, ale w miejscu, którego nie widać. Więc jak właściwie mam je opisać? Może to tylko moje odczucie. Bo oczywiście tę miejscowość, jak każdą inną, można zobaczyć, wyśledzić na mapie, zajrzeć w księgi kościelne, usiąść na przystanku, posłuchać plotek, zadzwonić pod losowo wybrany numer telefonu i zapytać o mieszkańców. A też tej miejscowości właściwie nie dało się nie zauważyć, gdyż przebiegała przez nią droga łącząca 2 większe miasta. Przejeżdżający przez nią zapamiętywali wieżę kościoła tak wysoką, że wystawała ponad krawędzie kotliny. Widzieli też domy ustawione rzędem przy drodze. 2 szkoły, 3 przystanki, na których jednak nieczęsto zatrzymywały się autobusy. Na wzniesieniu tuż za kościołem znajdował się też ceglany budynek stacji. Ale wzrok pasażerów korzystających z kolei omijał zabudowania miejscowości. Mogli oni jednakże przyjrzeć się bujnej roślinności otulającej jej krawędzie. Z przykrością jednak trzeba zauważyć, że podróżni szybko zapominali o tej miejscowości, bo w okolicy podobnych miejsc było wiele. Więc zlewały się w jeden obraz. Ale wróćmy do bohaterki naszego opowiadania. Do małej dziewczynki, która patrzy w chmurę i podpatruje swoje dorosłe sąsiadki. A te latem wdrapywały się po stromych schodach na dach pobliskiej fabryki. Smarowały się masłem i opalały. I toczyły ze sobą zaciekłe walki o to, która dłużej wytrzyma na dachu obłożonym topiącą się papą. Obserwowanie tego rytuału tak ją fascynowało. Wydawało się jej tak odważne, że była przekonana, że i ona, kiedy będzie dorosła, zacznie właśnie od niego. Wejdzie na dach, przypiecze swoje piersi, po czym zejdzie na dół i poda rękę swojemu narzeczonemu. A wszystko to w rytmie włoskich przebojów, bo chciała być jak Romina Powell. Niedaleko jej domu mieszkała Olga, która wyglądała jak klon piosenkarki. Dodawało jej to pewności, że kiedyś i ona wepnie w długie włosy białą lilię i pójdzie z chłopcem na Pepsi i tance do remizy strażackiej.
Wszystkie swoje marzenia dziewczynka szeptała w górę, leżąc na trawie i patrząc w chmury. A one milczące, ale płynne i zwinne, słuchały z uwagą jej i wiatru. Słodko zaczyna się ta historia. Może więc dodać do niej też te smutne opowieści, których pełno było w tej niewielkiej miejscowości. Albo przynajmniej opowiedzieć o tym, jakich ona doznała przykrości. Nie. Tym razem was zawiodę i nie zaprowadzę w czarne miejsce wyryte głęboko w umyśle dziewczynki patrzącej w chmury. I właściwie dlaczego zakładam, że mielibyście czuć się z tą decyzją źle? Może dlatego, że dziewczynka jest już dorosła i sama uczy się żyć z tym, co dobre, a porzucać to, co złe. A w pewnym momencie jej życia to złe tak ją przepełniało, że prawie stało się dla niej atrakcyjne, a na pewno najbardziej poznane. Kiedy więc zaczęła to porzucać, odczuła pustkę. Teraz zastanawia się, czym ją wypełnić. Na razie jednak jest mała, patrzy w chmury i marzy, a w przedszkolu prowadzi handel szklanymi, mijającymi się w słońcu kulkami. W kulkach widzi wróżki, magów i osoby, które będą ważne dla jej przyszłości. Pierwszą z nich była pani, która namówiła dziewczynkę, żeby ta zeszła z chmur, pochyliła się nad kartką i zaczęła malować. Obrazek, który dobrze zapamiętała, to portret księcia, namalowany w tak ciemnych barwach, że trudno było dostrzec jego postać. Ale na tyle interesujący, że półka z książkami dziewczynki została poszerzona o nagrodę w konkursie plastycznym. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że może być niezależna i tworzyć własne obrazy. I poszła w to. Częściej zaczęła patrzeć w biel kartki niż w biel chmur. Powstawały obrazy ciemne, ale też słonecznie nasycone. Dziś czyta wam tę bajkę i stara się odbudować po kolejnym spotkaniu z postacią dość ciemną, więc prawie niewidoczną na jej obrazku. Nadal też marzy, często spogląda w chmury i wypatruje w nich punktu, w którym zasiane w dzieciństwie poczucie osamotnienia rozpłynie się, dzięki czemu ona nie wpadnie w kolejne tarapaty. O jej dalszych losach, ludziach, którzy ją otaczali, przeczytam wam później, niebawem, już blisko. I nie będzie to kolejna bajka na dobranoc. Dziś jest już późno, więc śpijcie smacznie. Dobranoc.